Mroczkowski Renault Clio Williams A7 w barwach Elfa. Andrzej Koper przyjechał po to, by udowodnić, że po kilku latach przerwy w dalszym ciągu potrafi znakomicie prowadzić rajdowy samochód. I 20. Robert Gryczyński, Tomasz Rybosz, Ford Sierra Cosworth N grupowy. I 22. numer Mariusz Ficoń, Marek Skrobot. Skrobot, pilot jeszcze do niedawna Marka Gieruszczaka, ponieważ pan Marek nie ma dobrego samochodu, przeto jego imiennik dosiadł się do Ficonia, jeżdżą Fordem Escortem Cosworth. 23 to był Maciej Kołomyński. Ten OS wygrał, któż by inny, Paweł Przybylski, wyprzedzając Bogdana Herinka o 8 sekund, Andrzeja Chojnackiego o sekund 9. Czwarty był Robert Herba, piąty Stanisław Chowanec. Z Czech szósty Krzysztof Hołowczyc, siódmy Robert Gryczyński, ósmy Waldemar Doskocz, dziewiąty Mariusz Ficoń, dziesiąty Maciej Kołomyjski. A tu jeszcze jeden, któremu nie dopisało szczęście, kłopoty z samochodem. A był to Wiesław Szczytyński z Automobil Klubu Dolnośląskiego. I 68. numer Indzik Sztolfa, doskonale znany z rajdu Polski, świetny czeski kierowca na Skodzie. Skoda faworyt to także duża niespodzianka w tym roku. Na kilku trasach, w kilku rajdach spisywała się znakomicie. I jeszcze paru dolnoślązaków. 36. numer Jerzy Wierzbołowski z Maciejem Pasławskim. Sympatyczny zawodnik, z którym rozmawialiśmy przed startem do imprez. Jemu zależało przede wszystkim na tym, by dojechać, by się sprawdzić. I Filip Rybacki, młody zawodnik z Automobil Klubu Dolnośląskiego Renault Clio 16V. A więc od początku prowadzenie faworyta Pawła Przybylskiego. Widzą Państwo 5 minut 33 sekundy i już kilkanaście sekund przewagi nad najlepszymi. A to właśnie Paweł Przybylski, prowadzący w Mistrzostwach Polski, broniący tytułu. I jego bardzo, bardzo sprawny serwis. Za chwilę przeniesiemy się na kolejny odcinek specjalny. Odcinek specjalny numer 5. Jelenia Góra, Sobieszów, Piechowice, długości 10 km i 700 metrów. To już moment, kiedy dojeżdża do mety tego odcinka Paweł Przybylski. Także tu był najszybszy, o 11 sekund wyprzedzając Bogdana Herinka, o 12 Roberta Herbę oraz o 13 znakomicie spisującego się utalentowanego Roberta Gryczyńskiego na Fordzie Sierra Cosworth w barwach teamu z Żywca. Robert Gryczyński zapowiada atak w drugiej części sezonu na pozycję najlepszych, a powiedział, że w przyszłym roku będzie chciał być już w bardzo ścisłej czołówce, być może znaleźć się nawet na podium w klasyfikacji generalnej. I ma na to oczywiście duże szanse. Piątka to Krzysztof Hołowczyc, znakomicie od początku jadący. Na tym odcinku specjalnym był na miejscu siódmym. Nieco gorzej poszło Romualdowi Hałasowi, którego przed chwilą Państwo widzieli, numer 6, zajął 17 miejsce. Ale i on wiedział, że samochodem tym, z tak w sumie niewielką mocą, ma małe szanse, by rywalizować choćby z jadącym Renault Clio Bogdanem Herinkiem, numer 8. I dziewiątka to Andrzej Chojnacki. Dziesiątka to był Marek Sadowski. Jechał niezbyt bojowo, jakby bał się czegoś, tego, że być może zakończy poza trasą. Zdarzało mu się to już w przeszłości. A bez takiej odważnej, zdecydowanej jazdy szans na sukcesy we współczesnych rajdach po prostu nie ma. I na mecie odcinka specjalnego numer 5 Andrzej Koper, ósmy, 23 sekundy stracił do Pawła Przybylskiego. Ja myślę, że był z jego występu cały czas pilnujący swojego kolegi, swojego pupila w pewnym sensie. Szef teamu Elfa na Polskę
Znakomity ongi zawodnik Błażej Krupa był z jego startu zadowolony. Numer 6, odcinek specjalny. Piechowice Piastów Kromnów. I tu także bardzo wielu ludzi, choć typowo wiejski obrazek, wiejski krajobraz, ale wylegli na rajdowe trasy wszyscy. I ci najmłodsi, kilku zaledwie letni, i ci znacznie, znacznie starsi. A i ten odcinek specjalny, jak wspomniałem, numer 6, wygrał Paweł Przybylski. Od początku jechał znakomicie, bił rekordy trasy. I po 6 odcinkach specjalnych miał już pan Paweł aż 39 sekund przewagi nad Bogdanem Herinkiem, na 56 sekund nad Robertem Herbą, minutę 9 sekund nad Andrzejem Chojnackim, którego właśnie państwo podziwiali, minutę 37 nad Robertem Gryczyńskim i minutę i 48 sekund nad Dariuszem Wirkijowskim. A więc generalny atak od początku. Paweł Przybylski mówił, że rywale, zwłaszcza Robert Herba i Bogdan Herink, są coraz, coraz bliżej. Już czuję, jakby w każdej kolejnej plezie ich oddech na swoich plecach. A ponieważ jest kierowcą bardzo, bardzo utalentowanym, jeżdżącym zdecydowanie szybko, odważnie, przeto i wyniki znakomite. Nie, poprzednio zaś się pomyliłem, powiedziałem, widząc Romualda Hałasa, że to Andrzej Chojnacki, to był przed chwilą właśnie Andrzej Chojnacki z numerem 9, a z 10 Marek Sadowski. W tym czasie już wypadło z rajdu kilkunastu kierowców, z 63, którzy stanęli na starcie. Okazało się, że ten ogromny upał miał duże znaczenie. Samochody nie wytrzymywały, puszczały opony, wysiadały silniki. No i też kierowcy, zmęczeni tym upałem, popełniali błędy. 19, Andrzej Kop. 9 na tym łezie. I Mariusz Ficoń, 13. Numer 22, Ford Escort Cosworth & Groupowy. I kolejne załogi z tymi dalszymi numerami, z całą pewnością nie należące do faworytów imprezy, ale walczące ambitnie, tak jak Piotr Świeboda, 33 numer, jadący Oplem Kadett MGS i w barwach browaru Żywiec Rally Team. I Sztolfa, który od początku walczył o 5. miejsce z Andrzejem Koperem, a to raz jeszcze w akcji Dolnoślązak i Jerzy Wierzbołowski. A więc nie dla wszystkich odcinek specjalny Piechowice Kromnów był szczęśliwy. A to już kolejny odcinek specjalny i zaraz w akcji zobaczą państwo kogoś by innego faworyta numer 1, Pawła Przybylskiego. Takiż sam numer nosi prowadzona przez niego Toyota Celica i słusznie, Paweł broni przecież tytułu mistrzowskiego i chyba powinno mu się także i w tym roku to udać. I z numerem 3 w tym momencie chyba już największy rywal Przybylskiego do zwycięstwa, Robert Herba. Z
pilotem Arturem Skorupą, Automobil Klub Polski, TEDx Rally Team na Nissanie Sun. A czwórka to Waldemar Doskocz z Aleksandrem Dragonem, Renault Clio 16V. Jedna z tych Renówek, która z każdym rajdem plasuje się coraz wyżej, choć najlepiej sobie z tym samochodem radzi Bogdan Herik. I z piątym numerem Krzysztof Hołowczyc, Maciej Wisławski, doświadczony pilot, jeździł kiedyś z Koperem, sympatyczny wąsacz. Toyota Celica GT4. A szóstka Romuald Hałas ze Zbigniewem Matłowskim. Ten sezon chyba spisał już pan Romek na straty. Spróbuję nieco dowartościować ten samochód, dołożyć trochę koni po to, by za rok ścigać się znacznie, znacznie skuteczniej. I ósemka, Bogdan Herik. Ten z kolei cały czas walczył z Herbą o miejsce drugie. Dziesiątka, Marek Sadowski. Mówiłem o tych, którzy kończyli znacznie wcześniej niż to planowali ten rajd. Odpadł Stanisław Chowanec na odcinku specjalnym numer 7, na odcinku numer 8 Wiesław Stec na Mitsubishi Galancie. No i na 12 miał tragiczny wypadek Ryszard Granica z Mieczysławem Sieczkowskim z Automobil Klubu Rzemieślnik. Jego Mitsubishi Galant dosłownie owinął się jak naleśnik o drzewo. Był to wypadek łudząco podobny do tego, który w ubiegłym roku na rajdzie zimowym przytrafił się nieżyjącemu już niestety Marianowi Bublewiczowi. No i Ryszard Granica bardzo długo pozostawał nieprzytomny, rozległe obrażenia. Miejmy nadzieję jednak, iż powróci do pełni zdrowia. Póki co jego stan jest bardzo poważny. I 68, jeden z naszych faworytów, Indzik Sztolfa. Sympatyczny, firmowy zawodnik Szkody Motorsport, jadący Skodą Favorit 136L. I Piotr Świeboda. Pierwszy dzień zakończył się więc być może bez wielkich niespodzianek. Kijowskim Andrzejem Koperem siódmy był Indzik Sztolfa, a to już dzień drugi. I tak bardzo lubiane i przez widzów, i przez wielu, choć nie wszystkich kierowców, odcinki szutrowe. Niewiele ich jest w naszym kraju, właściwie to jedyny rajd z tych liczących się, kiedy kierowcy właśnie jeżdżą po szutrach, choć polskie asfalty nieco te szutry przypominają. I niewiele już się mogło tego drugiego dnia zmienić. Gorąco, cały czas niesamowity upał, mnóstwo kurzu, pyłu. A to odcinek specjalny numer 21. Jelenia Góra Maciejowa, Janowice Wielkie, długości 9 km, 400 metrów. No i załogi, samochody, które zdążyli już państwo poznać, zmierzają na metę 14. rajdu karkonoskiego, który być może w niedalekiej już przyszłości stanie się eliminacją Mistrzostw Europy kierowców. Takie ambitne plany mają działacze Automobil Klubu Karkonoskiego. Takie plany ma dyrektor rajdu Józef Kisiel. I ja sądzę, że mimo tych różnych przykrych, choć nielicznych na szczęście niespodzianek, że uda się ten ambitny cel zrealizować. A tutaj proszę. Jedni mieli problemy z samochodem, z ogumieniem, inni walczyli o każdą sekundę. Sztolfa doszedł rywala i zajął w tym rajdzie szóste miejsce, tracąc 11 minut i 38 sekund do zwycięzcy, którym został oczywiście Paweł Przybylski, pilotowany przez Krzysztofa Gęborysa. Na miejscu drugim Robert Herba, 4 minuty 39 sekund straty. Trzeci Krzysztof Hołowczyc z Maciejem Wisławskim, a więc świetny start Toyot w barwach Toyota Motor Poland, 7 minut 39 sekund. Przegrał do Przybylskiego jego kolega z teamu, ale wygrał grupę N. Czwarty Bogdan Herik, 7 minut 42 sekundy straty. Piąty Andrzej Koper z Jakubem Roczkowskim, 10 minut 1 sekunda straty. I szósty, jak wcześniej wspomniałem,
Indzik Sztolfa, 11 minut 38 sekund, a ten, który przed chwilą przemknął na naszych ekranach, Piotr Świeboda, również mógł zaliczyć ten rajd. To udany. Trafnym posunięciem okazało się przeniesienie tego rajdu z późnej jesieni, kiedy zimno, chłód, stale padające deszcze dawały się we znaki nie tylko kierowcom, przede wszystkim kibicom, a dla nich są te imprezy organizowane. Z Krzysztofem Gęborysem witani bardzo serdecznie i za chwilę tradycyjny szampan, który wręczy zwycięzcy dyrektor Józef Kisiel. Powód do radości. Tym zwycięstwem praktycznie już Paweł Przybylski i Krzysztof Gęborys zapewnili sobie tytuł rajdowych mistrzów Polski na rok 1994, choć oczywiście